Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga i witam Cię serdecznie na moim kanale. Ten materiał rozpocznie nowy cykl nagrań, które będą pojawiały się na moim kanale. Do tej pory kanał był zdominowany przez tematy związane z ketozą i jak najbardziej będzie się to działo nadal, czyli dalej tematy związane z ketozą będą się pojawiały, ponieważ uważam, że ketoza jest świetną drogą do optymalizacji zdrowia i osiągnięcia długiego i zdrowego życia. Jednak uważam, że nie jest to jedyny filar długiego i zdrowego życia. Innym, a może nawet ważniejszym filarem jest środowisko i styl życia. I to właśnie temu poświęcone materiały mam zamiar teraz zacząć nagrywać. I teraz poświęcone temu materiały będą pojawiały się coraz częściej na kanale. To dlatego, że sam bardzo często właśnie działam w ten sposób i optymalizacja środowiska oraz stylu życia przyczyniły się w dużym stopniu do poprawy mojego zdrowia. W związku z tym tą wiedzą również chciałbym się z Tobą podzielić. Zaczniemy od omówienia roli snu. Snu, który jak każdy prawdopodobnie wie, jest bardzo ważny, jednak to, że każdy o tym wie, wcale nie zbiega się z tym, że każdy o ten sen dba. Być może informacje, które przekażę Ci w tym oraz kolejnych nagraniach, które pokazują, jak diametralnie istotny jest sen do naszego zdrowia i długowieczności, pozwoli zadbać o ten sen nieco bardziej. Materiały odnośnie dietetyki i żywienia pojawiają się cały czas. Każdy już doskonale wie, że trzeba dobrze jeść, żeby dobrze i długo żyć. Natomiast mało osób wydaje zdawać sobie sprawę, jak ważny jest sen. Każdy wie o tym, jak ważny jest sen i kiedy spytasz kogoś, czy sen jest ważny, odpowie pewnie, że jest ważny, ale kiedy spytasz go, jak dba o ten sen, wtedy okazuje się, że jest nieco gorzej. Dlatego uznałem, że dobrze będzie rozpocząć właśnie od omówienia roli snu w naszym organizmie, od tego, jakie choroby powiązane są z brakiem snu i z niewłaściwym snem, co pozwoli zrozumieć Ci, jak ważne dla Twojego zdrowia może być to, by spać odpowiednio długo, by spać o odpowiednich godzinach i by zachować odpowiednią higienę snu. Sen i kwestie z nim związane to jednak tak skomplikowany i rozległy temat, że nie jestem w stanie zrobić tego w jednym materiale. Dlatego postanowiłem podzielić ten materiał na kilka części i pierwsza z nich, ta dzisiejsza, będzie dotyczyła melatoniny. Melatonina to hormon, często nazywany hormonem snu. I nie jest to błąd, ponieważ faktycznie sen, prawidłowy sen, dobry sen, to jedna z najważniejszych funkcji, jaką daje nam melatonina, natomiast ma ona zdecydowanie więcej do zaoferowania. Co ciekawe, wydaje się, że melatonina to jedna z najstarszych substancji aktywnych biologicznie, jaka w ogóle jest na naszej planecie, co już samo w sobie sugeruje, jak ogromną ma wartość. Dodatkowo szyszynka, czyli gruczoł endokrynny, który właśnie wydziela największą ilość melatoniny, jest uznawany za najstarszy gruczoł endokrynny, jaki mamy w naszym ciele. Co znowu wskazuje na jego istotę i to, jak wcześnie ewolucja zrozumiała, że takie coś musi powstać. Melatonina to neurohormon regulujący cykl dobowy i regulujący zegary biologiczne. O tym, jak ważny jest cykl dobowy i te zegary biologiczne, które są całkiem nowym odkryciem, dowiesz się z kolejnych materiałów. Dziś zapamiętaj tylko tyle, że melatonina jest bardzo ważna do tego, by one pracowały prawidłowo. Pik melatoniny następuje pomiędzy godziną 24 a 3 w nocy. To bardzo ważna informacja, ponieważ dziś wiele osób ma tendencję do zaniedbywania snu w tych porach. Bardzo wiele osób chodzi spać o 24 lub nawet później, a żeby pik melatoniny nastąpił o 24, spać musisz już co najmniej godzinę, a najlepiej 2 godziny wcześniej. Więc jeśli chodzisz spać około północy czy nawet 2 w nocy regularnie, to możesz być pewny, że z Twoją melatoniną nie jest najlepiej. A czy powinieneś się przejmować, że z Twoją melatoniną nie jest najlepiej? Moim zdaniem zdecydowanie tak i pokazują to również badania naukowe. To dlatego, że melatonina nie jest jedynie hormonem snu. To faktycznie jego jedna z najważniejszych ról. Natomiast ostatnie 70 lat badań nad tym hormonem pokazują, że ma on zdecydowanie więcej funkcji. Funkcji bardzo, bardzo ważnych dla naszego zdrowia. Ciekawostką jest, że melatonina, która jest tak starym hormonem, jednym z najstarszych na naszej planecie, jest badana zaledwie od 70 lat, czyli ma bardzo, bardzo krótką historię w porównaniu z innymi hormonami, a to oznacza, że dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy dowiadywać się, jak ważna jest dla naszego zdrowia. Okazuje się na przykład, że melatonina ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o hormony, o gospodarkę hormonalną. A jak każdy dobrze pewnie już zauważył, gospodarka hormonalna to dość spory problem w dzisiejszych czasach. Coraz więcej kobiet oraz mężczyzn cierpi na różnego rodzaju zaburzenia hormonalne i kto wie, czy nie ma to w związku z tym, że coraz mniej śpimy i coraz mniej dbamy o higienę naszego snu. Przeprowadzono już jednak całkiem ciekawe doświadczenia z udziałem melatoniny
Jedno z nich teraz chciałbym Wam przytoczyć. Badanie przeprowadzone na kobietach z policystycznymi jajnikami, które pokazało, jak na ten zespół wpływa melatonina. A jeśli badanie, to do głosu zapraszam profesora. Witam Państwa ponownie. Pan Mateusz znów poprosił mnie o udział w swoim materiale, a ja oczywiście z miłą chęcią omówię dla Państwa kilka badań. Prawda, przyjacielu? Otóż, z tego co wiem, pierwsze z badań, które mam omówić, to badanie z 2016 roku dotyczące kobiet i zespołu policystycznych jajników. Jest to zespół dosyć częsty w dzisiejszych czasach, dość mocno związany z zaburzeniami gospodarki cukrowej, co w kolejnym badaniu niejako się potwierdzi. Wracając do samego badania, w 2016 roku zebrano grupę aż 40 kobiet. Były to kobiety o prawidłowej masie ciała, natomiast u wszystkich nich zdiagnozowano zespół policystycznych jajników. Przez 6 miesięcy zastosowano suplementację melatoniną. Otóż po 6 miesiącach okazało się, że androgeny zostały obniżone. Androgeny, czyli hormony często nazywane hormonami męskimi, co jest niejako błędne, ponieważ androgeny pełnią też pewną, dość istotną funkcję w pewnych ilościach oczywiście w ciele kobiet. Natomiast ich zbyt duża ilość oczywiście jest objawem patologicznym i obniżenie ich ilości jest jak najbardziej pożądane. Dodatkowo znacząco wzrósł poziom LH. LH to hormon wysyłany z mózgu, bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki hormonalnej. Często niski poziom LH oznacza niski poziom progesteronu, a to u kobiet bardzo często właśnie wiąże się z problemami z miesiączkowaniem czy też z problemami z zajściem w ciążę. Dodatkowo aż 95% z tych kobiet doświadczyło poprawy cykli menstruacyjnych. Są to naprawdę zaskakujące i bardzo pozytywne wyniki. Natomiast niestety autorzy tego badania wyciągnęli wnioski, że konieczna jest suplementacja melatoniny u kobiet z policystycznymi jajnikami, a nie zmiana stylu życia, która pozwoliłaby, by ta melatonina naturalnie była wytwarzana w odpowiednich ilościach. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiednia ilość melatoniny może być bardzo ważna w kontekście zespołu policystycznych jajników. Zespół policystycznych jajników to jednak nie jedyne miejsce, gdzie melatonina ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o hormony. Przewaga estrogenowa to taki kolejny punkt, a dziś przewagę estrogenową ma coraz więcej osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Sytuacji nie ułatwia fakt, że mamy coraz więcej plastiku w środowisku, który również sprzyja zwiększeniu ilości estrogenów, a okazuje się, że melatonina jest antyestrogenem i to wpływa na zmniejszenie ilości estrogenów aż w 3 różne sposoby. Po pierwsze, melatonina wykazuje tendencję zmniejszania ilości estrogenów w krwiobiegu. Po drugie, jest inhibitorem receptora dla estrogenów, czyli zmniejsza przywiązywanie się estrogenów do receptorów dla tego hormonu. A po trzecie, blokuje w pewnym stopniu enzymy przekształcające inne hormony do estrogenów i na te 3 sposoby melatonina może wpływać na zmniejszenie ilości estrogenów, co jest bardzo pożądane w wielu przypadkach zdrowotnych. Bardzo ciekawie wygląda również sytuacja, jeśli chodzi o melatoninę i zaburzenia gospodarki cukrowej, takie jak insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Okazuje się, że melatonina na zaburzenia gospodarki cukrowej może wpływać co najmniej znów na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, w trzustce, a dokładnie w wyspach beta trzustki, czyli tych, które produkują insulinę odpowiedzialną za metabolizm glukozy, znajdują się receptory dla melatoniny. I dostanie się tam melatoniny do tych receptorów blokuje wydzielanie insuliny, co już wskazuje nam, że ładowanie węglowodanów na noc to dość słabe. Natomiast wydaje się również, że jest to swego rodzaju sprzężenie zwrotne. I was born in East Japan. Raised to be a salaryman. Mild middle management. Middle child damage and he looks like. Kolejnym badaniem, które chciałbym Państwu przedstawić, to badanie z 2012 roku. Otóż w 2000 roku zebrano naprawdę sporą grupę pielęgniarek, które następnie przebadano, pobierając m.in. od nich próbki moczu. W tamtym czasie żadna z tych pielęgniarek nie miała stwierdzonej cukrzycy. Te pielęgniarki obserwowano przez kolejne 12 lat, wykonując im badania kontrolne. Po 12 latach, czyli w 2012 roku, pojawiło się w tej grupie 317 przypadków cukrzycy typu drugiego. Otóż
Wzięto w sumie grupę 370 kobiet z cukrzycą oraz 370 kobiet zdrowych z tej grupy z 2000 roku, a następnie sprawdzono mocz kobiet, ten, który został pobrany w 2000 roku. Okazało się, drodzy Państwo, że te badania wykazały, iż kobiety mające cukrzycę typu drugiego w 2012 roku już w 2000 roku miały zdecydowany niedobór metabolitu melatoniny w moczu. Co to oznacza? Po pierwsze, że badanie metabolitu melatoniny z moczu może być całkiem niezłym testem pod kątem ryzyka pojawienia się cukrzycy typu drugiego w przyszłości. Ponieważ kobiety, które w 2000 roku miały które były w dolnej granicy wydzielania melatoniny, miały dwukrotnie większe ryzyko zapadnięcia na cukrzycę typu drugiego. Po drugie, to badanie może sugerować, że zaburzony cykl dobowy i niedobory melatoniny mogą mieć duży związek z powstawaniem cukrzycy typu drugiego czy problemów takich jak insulinooporność. Trzecim problemem zdrowotnym, który jest bardzo powszechny w dzisiejszych czasach i który bardzo, bardzo mocno możemy powiązać z melatoniną, są nowotwory. Nowotwory, które są coraz większą plagą dzisiejszych czasów i są przerażającą chorobą. Okazuje się, że mogą mieć one bardzo, bardzo wiele wspólnego z melatoniną oraz rytmem dobowym. Mam już naprawdę mnóstwo dowodów naukowych pokazujących, że melatonina zastosowana w przypadku nowotworów, nawet w połączeniu z leczeniem konwencjonalnym, takim jak chemio czy radioterapia, abstrahując kompletnie od tego, co ja uważam na ten temat, wykazuje bardzo, bardzo dobre działanie, jeśli chodzi o ochronę zdrowych komórek i atak na komórki nowotworowe. To jednak nie wszystko, a powiedziałbym, że to zaledwie część tego, co melatonina ma do zaoferowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o kilka funkcji. Przede wszystkim melatonina wydaje się być z najsilniejszych antyoksydantów w naszym ciele, o ile nie najsilniejszym. Okazało się w badaniach, że melatonina jest czterokrotnie silniejsza od popularnej witaminy C i dwukrotnie silniejsza od witaminy E. Więc naprawdę bardzo mocne działanie przeciwzapalne. Jedynie glutation wydaje się móc równać z melatoniną pod kątem przeciwzapalnym. Jak wiadomo, nadmierny stan zapalny stoi za praktycznie każdą chorobą, przewlekły stan zapalny, a więc coś, co działa przeciwzapalnie tak mocno każdej nocy, wydaje się po prostu niezastąpione dla naszego zdrowia. Jeszcze ważniejszy jest jednak fakt, że melatonina napędza autofagię i apoptozę. Są to procesy, które prawdopodobnie ratują nam życie każdej nocy. Autofagia i apoptoza to procesy zjadania całych komórek lub tylko elementów tych komórek, elementów popsutych lub najmniej efektywnych. Jest to w ramach ewolucji mechanizm, który po prostu pozwala nam żyć, który pozwala nam każdej nocy się oczyszczać, każdej nocy stawać się lepszym i zdrowszym człowiekiem. Jeśli blokujesz wydzielanie melatoniny przez zaniedbania swojego rytmu dobowego, wtedy autofagia i apoptoza nie mogą w nocy zachodzić poprawnie. A jeśli autofagia i apoptoza nie mogą zachodzić poprawnie, to jest bardzo duża szansa, że w Twoim organizmie zaczną kumulować się zepsute mitochondria, zepsute organele komórkowe czy całe wadliwe komórki, a to bardzo prosta droga do nowotworów. Dodatkowo badania jasno pokazują, że można zauważyć niedobór melatoniny u osób z nowotworami, bez względu na to, czy weźmiemy pod uwagę nowotwór piersi czy też nowotwór prostaty. Jedno z takich badań omówi dla Was profesor. Kolejne badanie, które chciałem Państwu przytoczyć, odnosi się do nowotworów. Zostało one wykonane w 2015 roku na Islandii. Zebrano grupę prawie 2500 mężczyzn Islandczyków. Następnie przebadano również u nich, tak jak u kobiet w przypadku cukrzycy typu drugiego, metabolit melatoniny z moczu. Jest to ogólnie dość powszechnie stosowane badanie i dość wiarygodne badanie, którym można faktycznie oszacować średnie wydzielanie melatoniny. Otóż okazało się, że mężczyźni, którzy mieli najniższe wyniki melatoniny w moczu, ci, którzy mieli niskie wyniki i najniższe, byli czterokrotnie bardziej predysponowani do zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu prostaty od mężczyzn, którzy mieli te wyniki w górnej normie. A więc jak widać, jest to bardzo mocno powiązane, niedobory melatoniny i nowotwór prostaty. Zresztą nie tylko nowotwór prostaty, ale to badanie dotyczyło akurat konkretnie jego. Plus pewien bonus z 2005 roku, otóż
To było badanie na hodowlach komórek nowotworowych, nowotworu prostaty akurat, takich komórek. To jest jasne, że badań wykonywanych na hodowlach komórek czy na myszach nie możemy brać w ciemno. Kiedyś spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że jeśli jakiś naukowiec nie potrafi wyleczyć nowotworu właśnie na hodowlach czy też na myszach, to powinien skończyć karierę. I jest to poniekąd prawda, ponieważ organizm człowieka jest dużo bardziej skomplikowany. Natomiast zawsze musimy się czymś sugerować, zanim wykonamy pełne badanie na ludziach. I otóż w tym badaniu na hodowlach komórkowych okazało się, że melatonina zmniejsza wzrost oraz proliferację komórek nowotworowych, zarówno komórek nowotworu prostaty zależnych od androgenów oraz tych niezależnych, co jest bardzo obiecującym wnioskiem, szczególnie kiedy zestawi się to z tym wcześniej omawianym badaniem z 2015 roku. Jak widzisz, można znaleźć naprawdę sporo dowodów naukowych pokazujących, że zaburzenia rytmu dobowego, zaburzenia wydzielania melatoniny są jedną z głównych przyczyn chorób, które towarzyszą nam w XXI wieku. Zresztą, jeśli spojrzy się na to, jak wzrosła liczba poszczególnych chorób, odkąd zapanowała jasność po zmroku, czyli odkąd zostały zaburzone nasze naturalne rytmy dobowe, odkąd zostało zaburzone wydzielanie melatoniny, można dojść do naprawdę ciekawych wniosków. Ważne jest więc, byś spał odpowiednią ilość godzin o odpowiednich porach i dbał o higienę snu. O tym, jak dokładnie dbać o tą higienę snu, powiem Ci w kolejnych materiałach, ponieważ nie jest to tak proste, jak wielu mogłoby się wydawać. Dziś już dziękuję Ci jednak za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Jeśli masz ochotę zobaczyć się ze mną w przyszłym tygodniu, to zostaw subskrypcję, a do tego będę wdzięczny za łapkę w górę i pozostawiony komentarz. Rzuć też okiem na grupę na Facebooku Keto za więcej niż dieta, a jeśli lubisz czytać artykuły, to zapraszam Cię na mój Facebook Mateusz Ostręga oraz na mój Instagram. To już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę, śpijcie dobrze, dbajcie o swój sen, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.